Oszust wziął kilkadziesiąt tysięcy złotych z konta 37-letniego mieszkańca Suwałk. Suwałczanin od około miesiąca inwestował pieniądze na giełdzie. Zapewne się ucieszył, gdy kilka dni temu skontaktował się z nim rzekomy konsultant i poinformował go o sporym zysku wypracowanym przez internetowego robota. Zysk z giełdowych transakcji miał wynieść aż 50 tysięcy złotych. Zgodnie z instrukcją Oszusta 37 latek zainstalował w swym komputerze przesłaną przez niego aplikację, która okazała się zdalnym pulpitem. Kolejny krok wykonał równie bezkrytycznie zalogował się do swego konta bankowego. Uzyskane dane dostępowe do elektronicznej bankowości otworzyły Oszustowi drogę do dowolnego dysponowania zgromadzonymi na kontach. Pieniędzmi. Fałszywy konsultant, zamiast wpłacić środki na konto, wypłacił z niego aż 62 tysiące złotych. Policja apeluje, by przy dokonywaniu wszelkich transakcji finansowych kierować się rozsądkiem. Szczególną czujność należy wykazać, gdy proponowana inwestycja jest atrakcyjna. Jeśli Twój rozmówca zachęca Cię do zainstalowania w komputerze jakiejś aplikacji, możesz być pewien, że intratna propozycja jest zwykłym oszustwem. Kolejna przestroga dotyczy sposobu udostępniania i weryfikowania danych dostępowych do kont bankowych. Nie udostępniaj loginów, haseł, pinów. Ani jednorazowych haseł. Nikomu.